Witajcie kochani. Dzisiaj zabieramy Was na krótką i urokliwą trasę na Klimczok. Szczyt, przez który przebiega historyczna granica między Małopolską a Śląskiem. Zapraszamy na film. Wycieczkę rozpoczynamy z całkiem sporego, bezpłatnego parkingu u zbiegu ulic Jerzynowej i Jagodowej w Szczyrku. Wraz z żółtym, zielonym szlakiem idziemy niespiesznie po szerokiej, asfaltowej drodze. Śniegu jest niewiele, oblodzenia praktycznie nie występują, więc raczki póki co zostają w plecaku. W miejscu, gdzie szlak się rozdziela, pod przełęczą Karkoszczonka, wybieramy zielony szlak. Ścieżka wyłożona betonowymi płytami nieustająco się pnie. Pierwsze promienie słońca nieśmiało wychodzą za drzew. Im dalej w las, tym śniegu przybywa. Robimy krótki postój na ubranie raczków, gdyż bez nich byłoby już ciężko utrzymać równowagę i ruszamy dalej. Droga jest tu już całkowicie przysypana śniegiem. O ile wysiadając z samochodu czuć było pierwsze podrygi wiosny, o tyle tutaj zima jeszcze jest w pełni. Przed nami kilka bardziej stromych podejść, więc robimy krótki odpoczynek, a wy pooglądajcie widoki z lotu ptaka. Po naszej prawej stronie widać wyłaniający się zza drzew najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, Skrzyczne. Film z tej wycieczki również znajdziecie u nas na kanale. Dochodzimy do 5 dróg, rozejścia szlaków. Tutaj możecie wybrać szlak zielony, podejście nim jest dłuższe, ale sporo łagodniejsze niż szlakiem niebieskim. My wybieramy krótszy wariant. Powoli, podziwiając widoki, dochodzimy do przełęczy Kowiorek, zwanej również Siodłem pod Klimczokiem. Z tego miejsca widać jak na dłoni cel naszej podróży, szczyt Klimczoka. Podejście czarnym szlakiem jest krótkie i dość strome. Idziemy prawą stroną stoku narciarskiego, zatrzymując się co jakiś czas i podziwiając widoczne w oddali zaśnieżone szczyty Tatr.
Pogoda w tym dniu dopisała. Bezwiecznie, słonecznie i bardzo przejrzyście. Ze szczytu możemy podziwiać Tatry oraz szczyty Beskidu Żywieckiego. Stoki Klimczoka są w dużej mierze porośnięte lasem. Na szczycie znajduje się stalowy maszt z antenami telekomunikacyjnymi, a jeszcze dalej w stronę lasu możecie zobaczyć budkę oklejoną różnymi, mniej lub bardziej śmiesznymi hasłami. Przełęcz Kowiorek wraz z Klimczokiem stanowią spory węzeł szlaków w Beskidzie Śląskim. Można się stąd udać na przykład na Szyndzielnię, do schroniska na Błatniej, czy też do chaty wuja Toma. Jeszcze na początku XIX wieku góra nosiła nazwę Gorycznej Skały lub po prostu Skałka. Na zachodnich zboczach góry, tuż pod szczytem, znajduje się system rowów grzebieniowych i rozpadlin skalnych, w których znajduje się kilka jaskiń. Największa z nich, długości 26 metrów, według legendy była kryjówką słynnego zbójnika z pogranicza żywiecko-śląskiego, Klimczoka. Nieszczęśliwie zakochany w Klementynie Sułkowskiej szlachcic, uciekł w góry, gdzie zorganizował bandę napadającą na bogatych i pomagającą biednym. Pewnego dnia, chcąc ratować ranną ukochaną, został pojmany, a następnie skazany na śmierć. Link do tej ciekawej legendy zostawiam w opisie filmu. Ze szczytu wracamy na siodło pod Klimczokiem. Tutaj zdecydowaliśmy się, że wracamy od razu do Szczyrku i nie będziemy zaglądać do schroniska na Klimczoku. Tego dnia czeka nas jeszcze jeden szczyt do zdobycia i powrót do domu, więc oszczędzamy czas. Szlak Czerwony dostarcza nam pięknych widoków. Ścieżka z początku jest wąska, zaśnieżona, biegnie zboczem, by później zniknąć między drzewami. Szlak ten jest bardziej stromy niż ten, którym wychodziliśmy i zdecydowanie lepiej z nim schodzić niż wychodzić. Dochodzimy do przełęczy Karkoszczonka. Przed wiekami mieszkali tu pasterze na pobliskich polanach. W miejscowej gwarze karkoszami nazywano gałęzie walające się wokół ściętych drzew iglastych, stąd nazwa przełęczy. Przechodziła tędy również granica pomiędzy należącą do Królestwa Polskiego Żywiecczyzną a Księstwem Cieszyńskim. A po II wojnie światowej przebiegała tędy granica między krakowskim i katowickim województwem. Poniżej usytuowana jest chata wuja Toma, którą szybko mijamy i już po szerokiej drodze wracamy na parking. Cała trasa zajęła nam około 3,5 godziny i przeszliśmy około 8 km. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku.